się głamie. Oskar, dla ciebie też jest prezent. Ale żeby go dostać, musisz odgadnąć bardzo trudną zagadkę. A, to będzie przygoda detektywa. Stary numer, atrament z soku z cytryny. Dalej nic nie rozumiem. Potrzebujesz łomaczy szyfrów. Bruno! Co? On jest ekstra! Każdą zagadkę potrafi rozwiązać i nigdy nikogo nie zawiódł. Ja nie jestem detektywem, jestem aktorem. Ale za miesiąc nakręcimy ostatni odcinek sezonu. Detektyw Bruno będzie miał wypadek. Zastąpi go młody, utalentowany, atrakcyjny policjant. Zostaw to! Marysia, zrób coś z tym, ja tego nie zniosę! Musimy jakoś ociepić jego wizerunek. Czy jesteś gotów na przygodę z detektywem Bruno? Wiedziałem, że jesteś równy gość! Kochani, zaraz rozwiążemy zagadkę. Te strzałki to kierunek. Śledźcie nas. Mały ma jakąś zagadkę do rozwiązania. Przy okazji robię fotki. Korzystujesz chłopca, żeby się promować? Ten ośmiolatek od wczoraj wywraca moje życie do góry nogami. Myślisz, że jest mi z tym fajnie? Czeka was wspaniała przygoda. Panie Księski, proszę natychmiast oddać nam Oskara. Porwał pan nam dziecko! Zawsze liczyła się dla mnie tylko prawda. Bruno, jesteś genialny!